No, siema. Dzisiaj zagramy sobie w grę Train 2. No. Także teraz mówię, już grałem, ale nie za dużo, także ja chciałem tylko zobaczyć, jak to, wiecie, będzie chodzić, o co w ogóle chodzi, żeby nie było. Pominę to, bo tu on tylko czyta, tam się to było ekran lądowania. Grafika tej gry jest naprawdę świetna. Nie ma co. Tak, to jest Amadeusz. I przychodzi po niego trójnia. No i w tym momencie zaczynamy. Świat jest naprawdę świetny. Już grałem trochę, także wiecie, znam podstawowe czary i w ogóle. Czy znam już motorykę tej gry, sterowanie i tym podobne. Mam nadzieję, że na szczyt głowy. No dobra, no to jest tyle. A chyba, że my mamy skoczyć tam. O, chyba tak, ale to my zrobimy tak. Tak naprawdę to jeszcze tego nie powinienem znać na tym etapie gry, ale. O, nie, no nie da się wskoczyć. Okej. Aha, dobra. Chyba musimy coś zrobić z tą ławeczką. Nie, ja będę tylko rozhuśtać. Ale jak położymy. Zahaczyliśmy. Jak położymy głaz na grzybie, to nam się chyba zawali. No, tak myślałem, że to się nie uda. Nie potrafię sobie przypomnieć, jak tutaj się to wszystko robiło. Także przepraszam za to, za moje lamienie. Bo inaczej tego nie idzie nazywać. Jak położę tam, to się ześliznie. Tak, unieś obiekt. No, umiem unieść, ale gdzie go trzeba było postawić? Nie wiem, czy nam coś da, że postawię tutaj go. Mam nadzieję, że seria z tej gry spodoba Wam się tak samo, jak mi podoba się gra, bo gra naprawdę jest świetna. Ojej. Tak nie. No to w taki. O, wow. W złym momencie. Hop. Nie, teraz też nie. Nie, tak się nie da. A, dobra. O Boże. O, teraz dopiero poznajemy wyczarowywanie. Tak, dużo mówię? Wyczarowywanie?
Dopiero teraz poznajemy czar. Czarowania. Skrzyni. Skrzynie są bardzo przydatne. To chyba był... O, mamy naszą trójkę. Tak, to też możemy unosić. Ale tutaj chodziło o to chyba tak. I teraz chyba będzie moja ulubiona postać. Nie teraz. Teraz chyba będzie Poncjusz. Dzieci, chyba wnuki, stary czarodziej. Sorry, że tak mało mówię. O. Pam. Dobrze. Gra jest naprawdę świetna. Nie tak. Czyżby nam ten wóz jakoś miał pomóc? Aha, chyba tak. No. Wow. O, mam, trafiliśmy. Gra ma ta, jest tak interaktywna, tak współgra z... Oho, tak współgra z graczem, że to jest... Oh. To jest naprawdę świetne. To w tej grze można zrobić naprawdę wszystko. O! Oto i trójnia. Mam nadzieję, że będzie wam się przyjemnie oglądać, bo zmieniłem trochę rozdzielczość. Mam nadzieję, że będzie lepsza jakość. Oho. Oto i mamy Zoję. O. No nie. Skacz. Jej. Nie w ten sposób. Hakiem. Nigdy nie byłem najlepszy w posługiwaniu się tym hakiem. O, i spadłem. Za szybko to chciałem zrobić.
O. No nie. Dobra, trudno, zejdziemy schodami. Myślałem, że tamtego będę mógł się złapać. Aha, dobra. Tutaj nie ma już wszystkich. Nie ma już wszystkich punktów, które zebrałem. Bo tak jak już mówiłem, trochę już to grałem i dałem tylko znów, czyli tak jakby przejść jeszcze raz. Ciśnij skok będąc na murze, by skoczyć wyżej. Aha, czyli podwójny skok, o to chodzi. Nie wiem, złapiemy się tego. Opuścimy i zdobędziemy tutaj tę fiolkę, o ile będziemy umieli. O, będziemy umieli. O, i tu jest finałowa scena naszego wprowadzenia. Something strange. Tak, i w tym miejscu zakończę pierwszy odcinek, a reszta będzie w następnym. Dzięki i nara.